Uwaga, film przeznaczony dla osób pełnoletnich. Celem filmu jest przedstawienie cech produktu, a nie jego reklamowanie. Zapraszam do oglądania. Siemanko, z tej strony Rolec, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się iStickiem Kia, także zapraszam. Pierwsze co zrobimy sobie to unboxing. Mianowicie w zestawie znajdziemy full kit, czyli iSticka Kia, GS Juni Atomizer, czyli tanka, grzałkę 0,75 Ohma, grzałkę 1,5 Ohma, kabel USB i ten uszczelki plus user manual. Dobra, i otwieramy sobie, zobaczymy, co się znajduje w zestawie, znaczy w sumie przeczytałem, co się znajduje w zestawie, ale chcę się przekonać, czy oby producent nas nie cheatuje. Dobra, otwieramy sobie, folijkę rzucę na podłogę. Dobra, otwieramy naszego iStick Kia. Ale ładny, jaki malutki. O kurna, patrzcie. Oldym. O kurna, ale to jest malutkie. Dobra, mianowicie znajdziemy boksa, który zobaczcie jaki jest w porównaniu do mojej ręki. I tanka, jakie to jest maciubkie. Skleimy to razem ze sobą. Ale mini box. Ale kompaktowe. Haha! O luju. Ma funkcję zegara, już widzę na ekranie. Odpalamy go i ma funkcję bypass. Ale ja przerzucę na tryb wattage. Gdzie jest wattage? Tu jest. Jest wattage. Ja pitole, ale fajny. Już mi się podoba. Ustawimy sobie 30 W. Nie posiada on akumulatora, jest po prostu ładowany przez kabel micro USB, czyli tak jak telefony. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy właśnie instrukcję obsługi. Mamy zapasową grzałę. Czyli nie ma drugiej zapasowej, tylko jest jedna wbudowana i jedna zapasowa. Tu mamy uszczelki, które są luzem i mamy kabelek. A nie, co ja gadam. A nie, to nie jest grzałka. Dobra, never mind. Mamy jedną grzałkę, jedną zamocowaną, kabel, uszczelki, no i właśnie boksa z tankiem. Zobaczmy, jak tego tanka się zakrapia. Czy od góry, czy od dołu? Ja sobie szybko zerknę na instrukcję, bo nie wiem. Niestety, ale od dołu się go zalewa, także muszę go rozkręcić. Cyk. Dobra, i zalejemy sobie, uwaga, uwaga, arbuza. Czemu nie? Zalejemy sobie arbuza. I zobaczymy, jak sobie radzi ten sprzęt od Ilifa. Także uwaga, uwaga, zalewamy troszeczkę liquidu. Myślę, że jedna pipeta styknie, ze względu na to, że grzałka tutaj jest naprawdę mikroskopijna. I nawet jest na niej napisane, że jest do 25 W. Także ja na niej ustawię, znaczy na niej, na boksiku ustawię sobie jakieś 15 albo 20 i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, zakręciłem. Liquid spływa. Mało tego liquidu zakropiłem. Kurka. Trochę za mało liquidu dałem. Dobra, zalejemy trochę więcej, bo wątpię, żeby ta grzałka się nasączyła taką ilością. Więc weźmiemy jeszcze jedną pipetę, całą zalejemy. Mam nadzieję, że nasączy się grzałeczka. Dobra, jeszcze jedna, w sumie jeszcze trochę, no co mi tam. YOLO, nie będę żałował liquidu. Dobra, cyk, niech się grzałeczka napije. Co jej będę żałował? Okej, zakręcamy tanka. O! O nie, bober! Dlaczego ja na włączonym boksiku robiłem? O kurna. Bober! No to sexy, zjarałem chyba grzałę, nie? Ale ze mnie tuman. Zmniejszę z 30 W na 25 albo 21. No, 21 myślę, że będzie ok. O matko, ale zwaliłem sprawę. Dobra, mam nadzieję, że ten liquid zabije smak bobra. Poczekamy chwilkę, aż nasiąknie, ja wam pokażę go z bliska. Naprawdę malutki, fajny boksik. Cyk. Tak się prezentuje. Kurde, naprawdę malutkie to jest. Fajne. Mi się bardzo podoba. Tak z tej strony wygląda, tak z tej.
Cyk. Tutaj mamy przyciski plus i minus. Ekranik. Trzy klikiem wchodzimy w opcje. Możemy sobie ustawiać różne, ja nie będę się tym bawić. Dobra. Wybieramy wattage. Mamy 21 watów. Naprawdę fajne. Aha, i cała ta płytka jest po prostu fire button, tak? Mam nadzieję, że ogarniacie. No i dobra, oddalamy. Cyk. Spróbujemy walnąć pierwszą chmurkę na tym. Cię trochę cykam po tym boberku. Ale dobra. Na razie jeszcze nie będę chmurki robić, tylko zaciągam trochę, żeby liquidu nas sała grzała. Dobra. Na szczęście nie podwędza tak bobrem, jak myślałem, że będzie podwędzać. Dobra, lecimy. 21 watów. Grzałka 0,76 ohma. Za dużo watów. Ale bober. Dobra, lecimy na 12 watach. O matko bosko. O nie, już przerąbane mam, no, przerąbane. Grzałę mam skopconą. Teraz w ogóle nie przychmurzyło. Lecimy na 15 watów. Boję się na tym chmurkę zrobić, bo bobrem podwędza. No, tak więc chmurek to zbytnio nie robi wielkich, ale małe, kompaktowe, śmiechowe, także oceńcie tego boksa sami w komentarzach. Jeżeli się filmik podobał, zostawcie łapę w górę, suba, dzwonek, czytajcie opis pod filmem. No i trzymajcie się, do następnych. Cześć!